No niestety trzeci raz przegraliśmy i to bardzo ważny mecz już w tej chwili, bo był to dla nas mecz praktycznie o to, kto wejdzie do finałowej czwórki. Co prawda był to pierwszy mecz, mam nadzieję, z cyklu meczy o wejście. No, zagraliśmy zbyt nerwowo w ataku, no, w obronie jeszcze to jakoś w miarę wyglądało. Były momenty, że radziliśmy sobie, chociaż w tej pierwszej połowie to też były problemy w obronie, bo Turin grał na dwa koła bieg skrzydłowego i nie potrafiliśmy sobie do końca z tym elementem poradzić. Dodatkowo w ataku pozycyjnym, dopóki graliśmy zespołowo, wyglądało to w miarę dobrze. W pewnym momencie zaczęliśmy grać indywidualnie, zrobiła się przewaga i wynik poleciał na łeb, na szyję i niestety już nie byliśmy się z tego w stanie podnieść. Czy jeszcze nie jesteśmy w półfinale, to był dopiero pierwszy mecz. Pozostał nam do wygrania jeszcze jeden mecz. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze w defensywie, 10 bramek do przodu. Sebastian Kicki spisał się także w naszej bramce. Mieliśmy też bardzo dużo okazji w obronie i w kontrataku i z tych okazji korzystaliśmy, nawet mimo tych kilku błędów technicznych. To był nasz taki największy atut i taki był pomysł na tą grę. Grać właśnie mocną obroną i w kontrze i bardzo cieszę się, że to się właśnie udało nam zrealizować. Trudno jest utrzymać koncentrację, szczególnie gdy prowadzi się różnicą 8 bramek i na początku drugiej połowy mieliśmy taki moment, jakiego przystoju Bogów mógł zapaść kontakt, ale udało nam się to przetrzymać i końcówka była już dość relaksująca, spokojna, ale uważam, że w kolejnym meczu Głogów odzyska swoje siły i postawi nam się w tym drugim ćwierćfinałowym spotkaniu. Co jeszcze było dobre w naszej grze, to że różnorodni zawodnicy zagrali dobrze i zagrali również dobrze w obronie. To jest taki dodatkowy atut, że gdy tak jest, to jeszcze trudniej nas jest zatrzymać. Zagraliśmy na pewno zbyt nonszalansko w ataku. Zamiast tak doświadczoną ekipą jak Zabrze, nie można popełniać takich łatwych i prostych strat w ataku. Szybkie rzuty, złe podania. Z tego Górnik wyprowadził bardzo dużo kontr, zdobył bardzo łatwe bramki, odskoczył nam. Nie potrafiliśmy po drugiej połowie, gdzie było już 8 bramkami, postawić się. Już grało się na pewno Górnikowi dużo łatwiej w ataku i w obronie. Staraliśmy się bardzo, na pewno będziemy chcieli u siebie postawić się Górnikowi bardziej i pokazać się z lepszej strony niż tutaj. Myślę, że nam się to uda i na pewno będziemy jeszcze trenować, oglądać ten pojedynek i wyciągać z niego wnioski. Początek spotkania był dosyć wyrównany. Później osiągnęliśmy przewagę dzięki kontratakom, gdzie brylował Bartłomiej Tomczak. Rzucał te proste bramki. Wiadomo, kontra jest najprostsza. Jedno, dwa podania i kończy się rzutem. Udało nam się osiągnąć tą przewagę, gdzie później mogliśmy spokojnie kontrolować spotkanie. Druga połowa, bardziej już wyrównana, przebiegała dosyć spokojnie. Także, tak jak trener tutaj zauważył, trzeba się skupić na następnym meczu, bo to są play-offy i nie można sobie pozwolić na jakieś porażki, które później, gdybyśmy przegrali ten drugi mecz, dochodzi do trzeciego meczu tutaj, a tutaj wiadomo, wszystko się może zdarzyć.